W tym odcinku chciałbym wyjaśnić różnicę między przewagą komparatywną a przewagą absolutną. W poprzednim odcinku Patty miała przewagę komparatywną w talerzach w stosunku do Charlie'ego, bo jej koszt alternatywny wytworzenia jednego talerza był mniejszy niż koszt wytworzenia jednego talerza przez Charlie'ego. Jej koszt wynosił 1/3 kubka, a jego 3 kubki, dlatego wyspecjalizowała się w talerzach. Charlie miał przewagę komparatywną w kubkach. Jego koszt alternatywny jednego kubka wynosił 1/3 talerza, zaś u Patty 3 talerze. Dlatego wyspecjalizował się w kubkach. Nie należy tego mylić z przewagą absolutną. Przewaga absolutna w danym produkcie oznacza po prostu, że ktoś może wyprodukować więcej tego produktu, mając te same środki. Z takiego wykresu nie odczytacie, ile środków Charlie i Patty angażują w wytworzenie 30 talerzy lub kubków dziennie. Na tej podstawie nie da się nic powiedzieć o przewadze absolutnej. Ale jeśli założymy, że oboje mają takie same środki… Weźmy talerze. Przyjmijmy, że mają po jednym pracowniku… Być może pracują sami. Jeśli dysponując takimi samymi środkami, Patty może wytworzyć więcej talerzy niż Charlie, to ma przewagę absolutną w talerzach. A jeśli mając takie same środki, Charlie może wytworzyć więcej kubków niż Patty, to ma przewagę absolutną w kubkach. Ale to nie z powodu przewagi absolutnej wybrał specjalizację. Nie znamy jego środków. Może nie mieć przewagi absolutnej. Może Charlie potrzebuje aż 100 pracowników, żeby zrobić te 30 kubków, zaś Patty wytwarza 10 kubków jednoosobowo. W takim przypadku to Patty ma przewagę absolutną, choć z wykresu to nie wynika. Chcę, żeby to było jasne. Dlatego rozważmy scenariusz zakładający, że Charlie zwiększył swoją produktywność i ma teraz przewagę absolutną w obu produktach. Lecz z powodu różnych przewag komparatywnych, specjalizacja wciąż ma sens dla nich obojga. Zatem rozważmy taki scenariusz. Charlie bardzo się poprawił. Narysujmy taki wykres. To jest oś kubków, a to oś talerzy. Kubki i talerze. Wpiszę jeszcze wartości. 10, 20, 30 i 40. A tu 10, 20, 30 i 40. Nanieśmy Patty. Uznajmy, że u niej nie było zmian. To jej krzywa. To jest krzywa możliwości produkcyjnych Patty. Natomiast Charlie bardzo poprawił swoją sytuację i jego krzywa wygląda teraz tak. Krzywa możliwości produkcyjnych Charlie'ego wygląda teraz tak. Dziennie może wytworzyć… Załóżmy, że mają te same środki. Używając tych samych środków może wytworzyć 40 kubków, a Patty tylko 10. Ma więc przewagę absolutną w kubkach. Alternatywnie, angażując takie same środki, może wytworzyć 40 talerzy dziennie, a Patty tylko 30. Charlie ma zatem przewagę absolutną w obu produktach. Mimo to wciąż opłaca im się specjalizować, bo mają różne przewagi komparatywne, wynikające z kosztów alternatywnych. Rozważmy to. Sytuacja Patty nie zmienia się. Skopiuję i wkleję informacje dotyczące Patty. Właściwie je widać, więc nie będę tego robił. Zapiszmy nową sytuację Charlie'ego. To jego krzywa. To nowa krzywa Charlie'ego. Może zainwestował dużo w nowe technologie i dlatego ma teraz taką imponującą krzywą. Jaki jest teraz jego koszt alternatywny? Załóżmy, że siedzi tutaj. Jaki jest jego koszt alternatywny? Produkuje 40 kubków. Więc jaki jest koszt 40 talerzy? Aby wyprodukować 40 talerzy, musiałby zrezygnować z tych 40 kubków. Jego koszt alternatywny 40 talerzy wynosi zatem 40 kubków. Albo dzieląc obie strony przez 40, koszt alternatywny jednego talerza równa się 1 kubek. Obliczenia stały się banalne. Koszt alternatywny jednego kubka wynosi 1 talerz. W tych nowych realiach Charlie ma przewagę absolutną w obu produktach. Mając te same środki, może wytworzyć więcej. Pamiętajmy, przewaga absolutna bierze pod uwagę angażowane środki.
porównuje produktywność. Sprawdźmy przewagi komparatywne. Kto z nich ma niższy koszt alternatywny jednego talerza? U Patty bez zmian. Jej koszt wytworzenia jednego talerza to wciąż 1/3 kubka. U Charlie'ego koszt jednego talerza poprawił się, ale wciąż jest gorszy niż u Patty. Musi wyrzec się jednego kubka, by mieć jeden talerz, a ona tylko 1/3 kubka. Zatem Patty wciąż ma przewagę komparatywną w talerzach. A jeśli popatrzymy na koszt alternatywny kubków, to u Charlie'ego koszt alternatywny jednego kubka wynosi 1 talerz, więc jest właściwie nieco gorszy niż poprzednio, ale okaże się, że to dobrze, bo jego całkowita produktywność wzrosła. Jego koszt alternatywny jednego kubka teraz musi poświęcić 1 talerz, a wcześniej 1/3 talerza. To dlatego, że w tamtym scenariuszu był bardziej jednostronny. Tak to nazwijmy. Ale jego koszt alternatywny jednego kubka wciąż jest mniejszy niż u Patty. Jej koszt alternatywny jednego kubka to 3 talerze, a jego tylko 1 talerz. Charlie wciąż ma przewagę komparatywną w kubkach. Zatem wciąż opłaca mu się specjalizować w kubkach. A Patty specjalizować się w talerzach. Aby sprawdzić, czy razem wciąż mogą uzyskać więcej niż nawet Charlie ze swoją krzywą, wprowadźmy tu handel. Charlie specjalizuje się w kubkach. Siedzi tutaj, produkując 40 kubków dziennie. Zaś Patty specjalizuje się w talerzach. Siedzi tutaj i produkuje… Użyję dla niej innego koloru. Patty produkuje 30 talerzy dziennie. Czy wciąż mogą odnieść korzyści z handlu? Każdy handel, który jest tańszy, zakładając, że oboje chcą mieć zarówno kubki, jak i talerze, każdy handel tańszy niż koszt alternatywny jest korzystny. Na przykład, Patty jest tutaj, produkując tylko talerze, a jej koszt alternatywny jednego kubka wynosi 3 talerze. Jej koszt jednego kubka wynosi 3 talerze. Będzie więc zainteresowana kupnem kubka za mniej niż 3 talerze. Bo żeby sama wyprodukować talerz, musiałaby poświęcić 3 talerze. Załóżmy więc, że godzi się na handel. Zatem Patty godzi się wymienić jeden talerz. Albo napiszmy 2 talerze. Wymienić 2 talerze za 1 kubek. Godzi się na handel, bo gdyby musiała zrobić ten kubek sama, kosztowałby ją 3 talerze. Wymieni więc 2 talerze na 1 kubek. Sprawdźmy, czy Charlie się wymieni. Ma mnóstwo kubków. Ile z nich byłby gotów wymienić na 1 talerz? Sam musiałby poświęcić 1 kubek, by mieć 1 talerz, a teraz może wymienić kubek na 2 talerze. A więc tylko pół kubka za 1 talerz. Jakby nie liczyć, to taniej niż jego koszt alternatywny wyprodukowania tego talerza we własnym zakresie. Zatem on też zgodzi się wymienić 2 talerze na 1 kubek. Zobaczmy, jakie odniosą korzyści. W tej chwili Charlie ma 40 kubków. Może wymienić jeden z nich. Albo… Sprawdźmy scenariusz, w którym sprzedaje 20 kubków. Sprzedaje 20 kubków, więc zostaje mu 20 kubków. Za te 20 sprzedanych kubków… 20 kubków to zły przykład, bo Patty nie może tyle mieć. Załóżmy więc, że sprzedaje 10 kubków. Załóżmy, że sprzedaje 10 kubków. Za te 10 kubków… Zapiszmy to. Charlie wymienia 10 kubków. 10 kubków na 20… na 20 talerzy. Oddał 10 kubków i wciąż ma 20 talerzy, zatem znalazł się teraz w tym punkcie, który byłby dla niego nieosiągalny, gdyby działał sam. Gdyby się nie wyspecjalizował i nie handlował. To dla niego korzystny scenariusz, bo pozwala mu uzyskać więcej. Niezależnie ile sprzeda, osiągnie jakieś korzyści. Oczywiście do pewnego poziomu, bo Patty ma tylko 30 talerzy. Może więc co najwyżej kupić wszystkie talerze Patty. Jego możliwości są na tej linii. Teraz ten sam scenariusz. Patty wymieniła 20 talerzy na 10 kubków.
gdzie ją to lokuje. Oddała 20 talerzy, więc zostało jej 10. Dostała za nie 10 kubków, więc znajduje się tutaj. Ona też przeskoczyła swoją krzywą możliwości produkcyjnych, dla niej zatem też jest to sytuacja korzystna.